To są takie momenty, gdy tracimy najlepszych klientów, gdy jesteśmy samodzielni, mają naszą firmę, gdy ktoś atakuje nas energetycznie i nagle tracimy nasze siły, gdy podupadamy na zdrowiu. To są takie momenty, gdy marzymy o czymś i tutaj, na przykład, zamiast oczekiwanego awansu, otrzymujemy wypowiedzenie. To są takie momenty, gdzie nie tylko nasze ciało czuje się źle, ale wszystko wokół nas czuje się źle. To są momenty, gdy ukochana osoba nas opuści, gdy odejdzie ukochane zwierzątko. To są takie momenty, w których ktoś wyprowadzi nas z równowagi, ktoś zrobi nam krzywdę, spotka nas niesprawiedliwość. I tak łatwo w tym momencie wpaść w tą pajęczą sieć i spadać coraz niżej, i niżej, i niżej, i każda myśl że ten problem się pojawił, jak ja mam ten problem rozwiązać, skupienie na tym problemie działa jak taki wir, który wciąga coraz niżej, coraz niżej i czujemy się coraz gorzej. Każdy z nas ma taki moment w swoim życiu. Czasami jest to cała seria nieszczęść. I to jest właśnie ta pajęcza sieć. Bo popatrz, to zwierzątko, którego tak wiele osób się obawia, brzydzi. Gdy widzimy pająki, to zawsze pojawiają się jakieś dziwne skojarzenia. To jest stworzonko o niezwykłej mocy, symbolice, która ukazuje, że tak jak pająk tka twoją, swoją sieć, tak i mrok tka swoją sieć. Jak ta pajęcza sieć umieszczona jest w takich miejscach, gdzie. Jest duży ruch, czyli gdzie można złapać dużo owadów, tak i ta sieć mroku umieszczona jest w takich miejscach, gdzie jest dużo ludzi, gdzie jest zatłoczenie, gdzie jest duża szansa na to, że ktoś w tą sieć się złapie. I tak jak ta pajęcza sieć jest taka słabowidoczna, prawda? Wręcz przeźroczysta. Tak i ta sieć mroku. Jest tak kunsztownie utkana, że trudno ją zauważyć, bo mrok jest mistrzem w manipulacji. Mrok jest mistrzem w udawaniu kogoś innego niż naprawdę jest. I tak jak ten pająk siedzi w tej swojej sieci i tkają, pielęgnuje, cały czas ją rozszerza. Jest coraz ta sieć piękniejsza, coraz bardziej skomplikowana, coraz Większa, tak i ta sieć mroku, jest coraz bardziej skomplikowana, coraz mniej widoczna, coraz kunsztowniej utkana. I tak wyobraź sobie, że jesteś insektem, jesteś motylem, który płynie do pięknej łąki, pełnej kwiatów, pełnej słodkości życia, czyli nektaru. I nagle nie zauważysz tej sieci i pac! Jak ten motyl, czy jak ten insekt wpadasz w tą pajęczą sieć. I co dzieje się w tym momencie? Czym więcej się szamoczysz, czym więcej próbujesz się z tej sieci wydostać, tym więcej przyklejasz się do tej sieci. I tym szybciej ten pająk może cię omotać. To jest ta niesamowita tajemnica, i to jest właśnie ten klucz, że. Czym więcej walczysz z mrokiem, czym więcej koncentrujesz się na samej sieci, na tej negatywnej sytuacji, na tym problemie, tym więcej się do niego przylepiasz. To jest to, o czym mówiliśmy na ostatnich ceremoniach. To, co myślisz, co czujesz, co mówisz, staje się Twoją przyszłością. I tak, gdy koncentrujesz się na tej ciemnej sieci, na tym smutku, na tej trudnej sytuacji, to nagle. Programujesz twoją przyszłość i jest coraz więcej tych sytuacji, pech chodzi parami, coraz więcej i coraz dalej wpadasz w tą pajęczą sieć. Coraz bardziej się przyklejasz, aż trudno się w ogóle poruszać. I są takie momenty, gdzie wpadając w taką sieć w mroku, można to przypłacić życiem. Tak jak i ten insekt może to przypłacić życiem. Ale Pajęcza sieć i sieć mroku mają jeden słaby punkt. Jeżeli masz przed oczyma Twój cel i koncentrujesz się na tym celu i wykorzystujesz wszystkie Twoje siły i całą Twoją moc, aby dotrzeć do tego celu, to wyrwiesz się z tej sieci i polecisz dalej. Czyli tym kluczem jest. Nie motać się, nie szamotać w tych uczuciach, w tym smutku, w tych trudnościach, w tych nieprzespanych nocach, ale skoncentrować się na Twoim celu i tylko ten cel mieć przed oczyma i iść w tym kierunku, nieważne, co się dzieje.